powrocie z Wyspy Wielkanocnej przelecieliśmy z Santiago do Calamy, największego miasta na pustyni Atacama. Stąd udajemy się do San Pedro. Po drodze odwiedzamy Dolinę Śmierci. Zatrzymujemy się też przy grobie profesora geologii, który prowadził tu badania i wybrał to miejsce na pochówek. Po pokonaniu wielu kilometrów dzikiej, surowej pustyni dojechaliśmy do zielonej doliny, w której leży San Pedro. Zwiedzanie rozpoczynamy od 700-letniej prekolumbijskiej fortecy Quitor, 3 kilometry od centrum San Pedro. To tu Indianie stoczyli bitwę na śmierć i życie z hiszpańskimi najeźdźcami dowodzonymi przez Pedro de Valdivię, późniejszego założyciela Santiago de Chile. Nad doliną góruje stożek wygasłego andyjskiego wulkanu Licancabur o wysokości 5916 metrów. Płynie rzeczka o nazwie San Pedro, nawadniająca położone tu oazy. Główny plac San Pedro, miasteczka liczącego około 5000 mieszkańców i leżącego na wysokości 2400 metrów. Kościół zbudowany na przełomie XVII i XVIII wieku. Drewniana dzwonnica spłynęła w XIX wieku i została odbudowana jako murowana. W 1999 roku pijani mężczyźni spalili figury z ołtarza. Osądziła ich wspólnota miejska, skazując, zgodnie z prawem zwyczajowym, na wygnanie z miasta bez prawa powrotu. Dach kościoła jest wykonany z drewna kaktusowego. Dzwon z 1602 roku. Stare drzewa pieprzowe przy głównym placu. Muzeum archeologiczne. Kiedyś istotnymi eksponatami były w nim mumie, ale zostały stąd zabrane. W pobliżu San Pedro jest stanowisko archeologiczne z pozostałościami wioski, która była zamieszkana w okresie od V wieku przed naszą erą do VII wieku naszej ery. Odkrywka to zaledwie 7% dawnej powierzchni wioski. Zabudowa była zwarta, a w okresie swego rozkwitu wioska liczyła około 700 osób. Thank you.
Jesteśmy teraz w Górach Solnych w Dolinie Księżycowej. Za chwilę wejdziemy do głębokiego wąwozu przecinającego dolinę. Tę formację skalną w Księżycowej Dolinie nazywa się amfiteatrem. A to formacja skalna zwana Trzy Marie. Jesteśmy teraz na urwisku nad Księżycową Doliną i czekamy na zachód słońca. Następnego dnia jedziemy do rezerwatu flamingów. Po drodze zatrzymujemy się przy rezerwuarze wody dla niewielkiego miasteczka. Flamingi na lagunie Chacas. Leży ona na obszarze dawnego słonego jeziora Salar, które miało 3000 km2 powierzchni. Teraz jest tu drugie pod względem wielkości solnisko na świecie. Sól wszędzie, jak okiem sięgnąć. Wielkie kryształy soli. Przenieśliśmy się nad jezioro Miskanti, leżące na wysokości 4200 metrów nad poziomem morza. Jezioro jest malowniczo położone u stóp andyjskich szczytów. Nieopodal, w zasięgu krótkiej przechadzki, jest drugie jezioro Menike.
miejscowość Tokaire, do której z okolicy zjeżdżają się w porze obiadowej grupy turystów. Kościółek kryty strzechą z trawy porastającej okolicę. Z takich kaktusów pozyskuje się drewno, z którego na przykład był zrobiony dach kościoła w San Pedro. Pod koniec dnia odwiedzamy osadę Toconao, by odbyć przechadzkę po tej części oazy, której uprawia się rośliny. Przy okazji zaglądamy też do miejscowego kościółka. Barierkę przy schodach wykonano z drewna kaktusowego.